No hej widzowie, czy jako Turcja uda nam się odtworzyć wielkie Imperium Osmańskie w XXI wieku? Przekonajmy się, nie to, że tutaj będziemy musieli wlecieć w Bałkany, to będziemy też musieli tutaj wlecieć w Egipt i kraje tutaj Bliskiego Wschodu. Jesteśmy aktualnie 12 potęgą na świecie, więc nie źle, to może tutaj trochę podatki podciągniemy. Coś w tym stylu zostawimy. Wybudujemy sobie warsztat w Ankarze. No i też będziemy musieli poprawić jakieś tutaj relacje, bo potrzebujemy mieć jakichś sojuszników. Tutaj z Iranem moglibyśmy poprawić sobie relacje. No i oczywiście tutaj z Rosją. Badania to mniej więcej coś takiego. I będziemy mogli tutaj zaczynać zabawę. No i oczywiście moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcineczków z Age of History 2, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. No i zapraszam was na Discorda, link w opisie. Tutaj z tego co widzę, to Iran tak jednak nie chce z nami dyplomacji prowadzić. Rosja też tutaj zaczęła wysyłać jakieś zniewagi, ale Polska z nami poprawia relacje. I moi drodzy, mamy 100 tysięcy na koncie i myślę, że to jest dobry moment, żeby coś przyatakować, właśnie na przykład taką Syrię. Postaram się najpierw wysłać ultimatum, że albo się zgadzają, albo 20 koła leci im na głowę. No i się niestety nie zgodzili, więc wypowiadamy wojnę. Może zaatakujmy od razu, tak myślę. Tutaj na razie atak idzie bardzo ładnie. Jakieś tam malutkie jednostki mają, ale nic specjalnego. O, tu już jakieś 1000 wojska, okej, coś kontratakują, ale coś powystawiali. Tutaj też, ale okej, jest przyjemnie. Czyżbym w końcu zaczął ogarniać tą grę? Staram się tutaj dziur na froncie nie zostawiać. Bardzo ładnie, dobra, tutaj no wystawiałem jakąś tutaj jednostki. Ale raczej tutaj no, nic im to nie da. Dobra, i dwie prowincje, o. I proszę bardzo, moi drodzy, możemy powiedzieć, Syria jesteś teraz turecka. Trzeba powiedzieć, że pierwsza operacja wyszła bardzo dobrze. No i od razu udało nam się skoczyć na 8 miejsce, jeżeli chodzi o potęgę światową. A co tu się dzieje? Grecja ma z kimś wojnę. Z Rumunią, to ciekawe. A ja myślę, że to czas, żeby tutaj, moi drodzy, zająć Liban, Izrael, no i też Cypr. Nie ma co czekać, w Liban wjeżdżamy na ostro od razu. No i tu raczej właśnie wojsk nie mają. No i prosty temat. Teraz czas na Izrael. Nawet tam jakąś armię mają, ale niewielką w porównaniu do nas. O, 2500 tutaj wysłali, kurde, sporo. Ale tutaj chyba się uda, co nie? Zajmiemy to wszystko? Zajmiemy. Trzeba wyzwolić naród turecki. Jerozolima jest turecka i zawsze tak było. To, co mówią w książkach, to kłamstwo. Ja na przykład zacząłem grać też tak, że patrzę sobie, z kim mam negatywne takie relacje, kto nas nie lubi, i poprawiam z nimi relacje, żeby nikt nam tutaj jakichś takich niepotrzebnych wojen nie wypowiadał. I też, co mam teraz jakieś pieniądze, póki mi się tutaj oczywiście asymilują nowe tereny, to stawiam biblioteki, żeby jak najszybciej te badania mi skoczyły. I patrzcie na przykład teraz. Teraz mamy badania na 23,7, jedna tura i już 44. Więc kilka dur i już mamy kolejny punkt. Całkiem fajnie to szybko idzie. Dobra, trochę duża armia, jak na Cypr myślę, ale tutaj będziemy się desantować, więc jest możliwość, że stracimy trochę wojska. Więc bierzemy Cypr Północny oraz ten zwykły Cypr. Robimy desant, elegancko, zajęte. No jeszcze wejdziemy sobie tutaj. O, i też bardzo ładnie. Cypr zawsze był turecki. O, moi drodzy, Arabia Saudyjska wypowiedziała nam wojnę. To ciekawe. Ciekawe, jak chcą tutaj do nas dopłynąć. Aha, tutaj mają tereny. Dobra, z Irakiem sobie wzięli. Na razie sobie wystawię coś takiego, żeby oni mi tutaj się nie rozlali. Trzeba dorekrutować nieco wojska, żeby mi się tu nie rozlali. Tutaj Irak nam nie pozwala przejść przez swoje granice. O, tutaj się desantują, to ciekawe. No dobra. Ta armia niech tu idzie na Jerozolimę. O kurde, tutaj trochę przyatakowali, okej. Dobra, daje nam się odpierać te ataki, no gdzieniegdzie się przebiją, ale i tak tutaj ładnie kosimy mu armię. Chyba po prostu trzeba będzie się zdesantować tutaj. O kurde, tutaj od północy polecieli, kurde. Niedobrze, trzeba będzie wziąć nieco pożyczek. Dobra, coś tu już tak ładnie ich wyłapujemy, mimo wszystko. Więc tutaj będę ich łapał, te małe jednostki, a tu już mam przygotowaną, moi drodzy, armię. Czemu oni chcą płynąć tak, jak tu jest? Bo, aha, ja tu nie mam portu. Trzeba zbudować. Myślałem, że to jest port tutaj obok pod tą... O, tutaj jest ta kotwica. No ale dobra, robimy już tutaj ten desant. Wbija właśnie 10 tysięcy mojego wojska do Arabii. Okej, 7. Trochę się tu rozlejemy, proszę bardzo. To wy chcieliście tej wojny? Nie my, my się tylko bronimy. O kurde, tutaj mają trochę wojska. Ty, co to jest? Ty, Irak jeszcze nam wypowiedział wojnę. No to nieźle. To ja do tej Arabii Saudyjskiej mam taką propozycję, żebyśmy się już nie bili. Tutaj robimy kontratak. No tutaj mają dużą armię, kurde. Trzeba uważać. Dobra, i wchodzimy tutaj powoli w Irak. Więc jest dobrze. Tutaj front coraz bardziej się zmniejsza, więc jest to na pewno na moją korzyść. Jeszcze tutaj, co to jest w ogóle? Co to za kraj jest? Ty, coś wypowiedziałem? Wypowiadają mi strasznie dużo wojen. Normalnie muszę wojnę prowadzić na dwóch frontach. No tutaj widzę, że Gruzję to akurat... szybko zjemy, to na szczęście jest mały kraj. Dobra, i w sumie tak, temat tutaj Gruzji mamy zakończony, weźmiemy sobie oczywiście całą. Dobra, to widzę, że powoli czyścimy. Dobra, udaje się, Irak również, moi drodzy, pokonany. Chyba to imperium będzie jeszcze większe niż było, bo zdobywamy na razie dużo ziem, które w ogóle są poza naszym jakby celem. O, Irlandia wypowiada wojnę, no fantastycznie. Ciekawe po co. Czyli w ogóle coś stało z Niemcami.
Francja tutaj wjechała w Niemcy. Polska, ty, Polska, halo. Polska to co chwilę jest przez Ukrainę, co odcinek po prostu rozwalana. To jest, powiem wam, jakiś znak. O, jeszcze Zambia mi wypowiada wojnę. Gdzie jest w ogóle Zambia? Gdzieś w Afryce, co nie? No tutaj, no powodzenia w dopłynięciu do mnie. O, Irlandia tu przypłynęła. Ciekawe, gdzie będą chłopaki chcieli wylądować. A tutaj chcecie, okej. Okay. Powodzenia. O kurde, ale atak, no. Uhuhu. Powystawiamy sobie tutaj wojsko. Tylko oczywiście te tereny jeszcze nie są takie najlepiej zasymilowane. Ale dobra, a nie, tutaj, dobra. Tutaj na szczęście możemy dużo, dużo ludzi wystawiać. Wypowiadamy Palestynie wojnę i tutaj, o proszę bardzo, Jordania, dobra, obronione, żaden problem, tutaj sobie wyślemy tak pół na pół, w sumie tutaj wszystko wysyłamy, okej, okay. O, tutaj nam zajęli, kurde, no prowincję, no ale na spokojnie, już tutaj działamy, o, jeszcze tutaj, kurde, no, wysłali te 112, zawsze gdzieś jakąś taką małą jednostkę wyślą, dobra, ale mamy wszystko już przejęte, dwie wojny kończymy, o, z tego co widzę, moi drodzy, Egipt wypowiada nam wojnę, trzeba szybko tutaj jakieś jednostki wystawić i to właśnie na tych fortach, tutaj ciągle musimy się bronić, dostawiam ciągle jednostki, ciągle jest walka o ten fort tutaj, czy te liczby tak nachodzą na siebie, że ledwo co widać, ale dobra, jest jakiś atak. Obrona, tutaj też obroniliśmy bardzo dobrze. Tutaj dosyłamy jednostki. Nie pozwolimy tutaj Egiptowi zdobyć naszych tutaj fortyfikacji. Musimy się tutaj utrzymać, ciągle dorekrutowywać wojsko. No bo też jak ruszymy, no to zalejemy ich po prostu. I kto nam jeszcze wypowiedział wojnę? Libia. A gdzie jest w ogóle Libia? No Libia tutaj przypłynęła do Egiptu i będą tutaj chyba starali się, nie wiem, tutaj jakiś podwójny atak przeprowadzić czy coś, ale no bronimy się tutaj ładnie, po prostu wypalamy ich jednostki. O, Oman jeszcze nam wypowiada wojnę. A gdzie jest ten Oman? Oman to chyba gdzieś tu, tu jest Oman, no to pozdro. Pewnie będą chcieli się tutaj desantować, ale to dobra, to jest mały kraj, to w razie czego ten desant pewnie nie będzie jakiś super mega duży. Dobra, z tymi się udało tutaj spisować, z Libią, zostaje tylko Egipt. Ja myślę, że powinniśmy zacząć coś tutaj ruszać na ten Egipt. Znowu Arabia Saudyjska nas atakuje. Kurde. Niedobrze, kurde, atakują nas strasznie. Może tak, olejmy ten Egipt. Chociaż kurde, ten Egipt już jest tak bliski do skończenia. Ja bym go skończył. Jeszcze nawet Argentyna nam wypowiedziała wojnę i Pakistan. Okej, okay, dobra, to ma sens. Kurde, no sporo tego Egiptu tutaj potrzebujemy, żeby stworzyć to imperium. Dobra, spróbujemy coś tutaj pogadać z Egiptem, że już chcemy kończyć tą wojnę. No mimo wszystko mamy tutaj sporo punktów. Dobra, to byśmy mogli wziąć. No to Egipt naprawdę byłby mały już. To są chyba te wszystkie tereny, których potrzebujemy w razie czego. Okej. Okay. Dobra, na razie tutaj dajmy radę obronić przed tą Arabią. O kurde, tutaj cztery koła. O, dobra, ale tutaj sobie derekrutujemy. Odbijamy już nasze tereny. Pomalutku. No to już, kurde, nawet gdzieś tam mają tą armię, to o, to jakiś desant 4000. To musimy uważać. Dużo jednostek narobić, żeby tutaj doszły w razie czego. Dobra, już moi drodzy, ruszamy z taką dobrą ofensywą. Mamy sporo jednostek i gdzieś tutaj powoli się przebijamy już na tereny Arabii. Uff, taka, powiem wam, no, taka wojenka, gdzie tutaj naprawdę trzeba było trochę się postarać, postać, pomyśleć, dobrze wojskiem operować, ale już tutaj praktycznie już wszystko zajmujemy. Dzisiaj jeszcze tutaj chcą gdzieś desantować, ale już tu zajmujemy ostatnie prowincje. I mamy to, moi drodzy, rozmowy pokojowe, dawaj to wszystko. Hehe, ropa bidzinesza. Dubaj zawsze był tureckim miastem. Dobra, to jest z tego co widzę na Bliskim Wschodzie, już mamy, rozumiem, wszystkie terytorium, tak? A nie, Egipt jeszcze tu ma tereny, raz, dwa, trzy, dobra, okej. Okay. A jeszcze Kuwait musimy zająć, no i reszta już jest w Europie, okej. Okay. O, Argentyna nam się desantuje na Aleksandrię, trzeba postara się ich tutaj powstrzymać. Wyczyściliśmy ich tutaj, no mam nadzieję, że Argentyna zaraz się podda i po prostu zgodzi się na pokój, no bo po co tą wojnę prowadzić, nie wiem. Nie zgodzili się, no co za typy. Wyślemy ultimatum Kuwejtowi. Zobaczymy, czy będą chcieli się bić, czy nie. No i się nie zgodzili. No dobra. Ostro macie. I cyk, i żegnamy. Tyle było. Dobra, zjedzmy sobie Egipt do końca, już tak ostatecznie. Szybki atak, zobaczymy, czy coś tutaj zdążą się obronić. Zjedzeni. Cyk, cyk, cyk. O! Dobra, cyk. Nawet się obronili. Co nieco. Cyk, 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 żegnamy. O, Argentyna znowu. Azerbejdżan nas tutaj atakuje. Jeszcze mamy wojnę z Łotwą, bo czemu nie, to nie? Jaki jest sens, żeby taki mały kraj atakował taki duży? Ja nie wiem, co te boty mają w głowie. Nie rozumiem, jak jakiś duży kraj by nam wypowiedział wojnę, ale taki mały? Co tu się w ogóle dzieje? To są Indie obok nas. Tutaj w ogóle tak patrzę na tą Grecję, że ona nie istnieje i to jest Rumunia. No ale tak czy inaczej będzie trzeba tutaj właśnie powalczyć z Grecją i pozdobywać te wyspy. Grecja właśnie przestaje istnieć. Dobra, cyk, wyspy nasze. O, Łotwa się desantuje, świetnie. Rumunia, ty jak tutaj urosła w ogóle. A to co mamy? Wojna z Chile, no jaki to ma sens? Dobra, czas wejść w Europę i zaatakować Bułgarię. Mamy tutaj sporo wojska, więc nie powinno być żadnego problemu. Zjadamy ich. Cyk, cyk, cyk. Pięknie.
O, 7 koła zrobili sobie, wow. Ale się obroniliśmy tutaj, dobra, ci sobie weszli tu, żaden problem, bo ja sobie wejdę tak. Nawet tutaj sobie wejdę, o, na stolicę. O, teraz tutaj Łotwa się desantuje, nie no. Po prostu to jest jakieś, nie wiem, tragedia. Dobra, Bułgaria zjedzona. Czy Argentyna znowu nam wypowiada wojnę i Bośnia i Hercegowina? No dobra, dobrze dla nas. I tak musimy ich podbić. Czy ile to nawet przypłynęło? Ja nie wiem, cały świat musieli chyba opłynąć. O, udało mi się tutaj zdobyć, kurde, nie spodziewałem się tego. I 20 tysięcy niecałe wysyłam właśnie na Bośnię. O, dobra, ładnie tutaj 16 tysięcy dotarło. Ładnie tutaj się podzielimy, cyk, cyk. Witam, turyści z Turcji przypłynęli. Dziękujemy za ziemię. W sumie jak mam takie wojsko już tu wystawione, to możemy ten, zjeść tutaj. Co my tu mamy? Macedonię, Albanię. No i też Chorwację. Albo się zgadzają, albo im wlatujemy. No i się nie zgadzają, no to wlatujemy. O, oni mi tutaj wjechali. Kurde, no dobra. Tutaj coś powystawiamy, żeby mi się tak nie rozlali. O, cyk, cyk. No i tutaj sobie pobronimy. Tutaj, ty idź tak. Ty w sumie możesz iść tu i tu. O, jakby tak w sumie wlecieliby tutaj, to byłoby chyba okej. No i pięknie, mamy to. Macedonia, Argentyna znowu. Już po prostu nie mam do niej siły. Gdzie one w to samo miejsce się desantują? Ja tam zaraz zrobię takie twierdze, że po prostu się popłakają. O, Łotwa jeszcze. A my sobie wypowiemy wojnę Albanii. O, tutaj nad Albania się obroniła. Kurde, ty, nad armię mają. Ja nie wiem, co oni... Dobra, tutaj ładnie się obroniliśmy. Zająć. Dobra, Albania zajęta. Już nie będzie gangu Albanii. Katar nam wypowiedział wojnę, to ciekawe. No to niezły atak. Hehe, teraz to my będziemy przyjmować łapówki i zrobimy sobie mistrzostwa tam w piłkę nożną. Co to jeszcze zostało? Dobra, oczywiście tutaj z Rumunią będziemy musieli się jeszcze pobić. W sumie tą Chorwację też byśmy mogli zjeść. A to jeszcze może poczekam, aż tutaj te ziemie bardziej się ogarną. Ciekawe, ile będą mieli armii. Dobra, tutaj coś mają. Tutaj też, ale okej. Chodzimy cyk, 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 cyk. Okej, jest git. Tutaj pójdźmy sobie w tę stronę. O, 6 koła nagle wyciągnęli z kapelusza. Ale mamy stolicę. Dobra, armia rozwalona. Jeszcze szybki desancik i po temacie. Boże, znowu jakiś kraj malutki nas atakuje, no. No, Uzbekistan. No to ma sens. No, a to tu jest Dubaj. Dobra, ja tak zawsze nie ogarniałem, gdzie to leży. Dobra, moi drodzy, mamy nieźle tutaj ogarnięty front z Rumunią. Mamy porty dwójki, zbrojownie, no i oczywiście po 3000 mniej więcej tutaj po prostu jednostek na kratkę. Jeszcze tutaj coś mogę dorekrutować. I tutaj na razie będziemy trzymać, żeby ich wypalać. W tym czasie sobie zajmę tutaj Grecję i wtedy byśmy ruszyli, no bo Rumunia jest dosyć spora. Więc wypowiedzmy wojnę. To jest czwarta potęga na świecie, więc całkiem może być ciekawie. Dobra, my tutaj nie będziemy tracić czasu, wchodzimy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Oni oczywiście będą tutaj atakować, ale ja się tutaj o to nie martwię. O właśnie, widzicie, te wojska roztapiają na tych fortach. Tutaj też w Grecji mają jakieś te jednostki, widzę. Okej, ważne, żeby tutaj no, nie dać im możliwości rozlania się. Tutaj gdzieś, gdzie jakoś te forty mocniej obrywały, to po prostu będę dorekrutowywał wojsko. Tutaj będziemy wchodzić w głąb. Białoruś jeszcze nam wypowiedziała wojnę, ale Białoruś jest gdzie? Tu. Okej, dobra, to raczej nie przejdą do nas, chyba że ktoś im da tam możliwość. O kurde, dobra, tutaj jakieś ataki. No tutaj ta Rumunia chroni tej Grecji, z tego co widzę. Całkiem nieźle, tutaj też jakieś właśnie armie dosyłają. O kurde, tutaj mocny taki atak. Tutaj też, okej. Tu trzeba bardzo szybko zregenerować siły. Na szczęście mamy no już takie przychody, że naprawdę już ta rozgrywka nie jest aż taka jakaś super ciężka. Tylko po prostu trzeba to dobrze gdzieś tam rozplanować. O kurde, 11 tysięcy tu mają, skubańcy. Kurde, trzeba chyba wziąć pożyczkę. O kurde, jeden fort tutaj udało im się zdobyć. No już tutaj takimi mocniejszymi, mocniejsze ataki przeprowadzają. Gdzieś tam się przebijają, gdzie niegdzie. Ale tracą przy tym bardzo dużo ludzi. Grecję już mam całą załatwione, trochę czasu już minęło. Myślę, żebyśmy mogli tutaj się pokusić jakiś atak. Żeby chociaż nawet tutaj trochę zmniejszyć ten front. Jakoś coś w tym stylu. Tutaj oczywiście też żadnej dziury przez przypadek nie zrobił. O kurde, tam się obronili, niedobrze. No właśnie, teraz to będą mi się rozlewać, co nie? No właśnie, kurde, ja to zawsze coś przeoczę. Ta gra strasznie nie wybacza takich błędów. Dobra, to nawet bym się cofnął. Dobra, wchodzimy w tą Rumunię, dobrze. Dobra, jest git, jest naprawdę dobrze. Teraz tylko, żeby mi się tu nigdzie nie rozlali, ale już myślę, że... Kurde, z tą kamerą! Ale myślę, że już to byłoby bardzo ciężkie dla nich, żeby tutaj się rozlać, bo dosyć no szczelnie staram się ten front zachować. Dobra, i teraz tak, czy mi się... Czy ja muszę w ogóle tam iść dalej? Te Czechy i tam w Austrię? No w sumie nie. Więc ja bym już prowadził rozmowy pokojowe. No i proszę bardzo, taki kawałek bierzemy. Jak zwykle się trochę mi tam rozlali po tej nieszczęsnej Grecji, ale dobra, się udało. I co nam zostało? Została w sumie Ukraina. Tak, tylko Ukraina, bo Mołdawii nie muszę jeść. I w sumie tutaj fajnie byłoby zrobić sobie jakiś fort, tą Ukrainę tutaj wypalać, co nie? I tutaj też, okej.
O, tu widzę, że Rosja wjechała w Ukrainę. I w sumie dla nas to jest na rękę, tylko żeby Rosja za dużo terenów nie wzięła. Chociaż zobaczymy, może Ukraina się obroni. Ale to dobrze, to znaczy, że będzie wymęczona po wojnie, na pewno. Chociaż tutaj średnio to dla nich widzę. Kurde, z Rosją nie chciałbym walczyć. Ty, Rosja zjadła całą Ukrainę. A my jeszcze tutaj mamy w ogóle granicę z Rosją. Kurde, bardzo niedobrze. Dobra, zrobiliśmy sobie tutaj niezły front tu oraz tutaj. Bo praktycznie 10 tysięcy jednostek na kratkę. No i przydałoby się pogadać z Rosją. Wyślijmy ultimatum. Zażądajmy prowincji. Dobra, muszę zapamiętać, jakie tam prowincje w ogóle potrzebujemy. Może tak. My potrzebujemy w sumie tylko tutaj kawałek i tu kawałek, dobra. A jak nie, no to 120 jednostek tutaj wleci. 121 tysięcy jednostek tutaj wleci. No i niestety się nie zgadza Rosja, więc wypowiadamy wojnę. No tutaj Rosja będzie coś atakować. Dobrze, niech oni atakują. Ja tutaj oczywiście będę dorzucał jednostki, no to oczywiście gdzieś tam prowincje, gdzie tych równo 10 tysięcy nie ma, ale dobra, tutaj widzę, że z tyłu się ładnie rekrutują. To już nasze ziemie są, więc proszę tu ruszyć. O, to jest trochę taka linia Maginota, taka turecka wersja. Tego co widzę, tutaj właśnie bardziej na Kaukazie atakują niż w tych innych rejonach europejskich, a jednak coś tutaj atakują, okej, okay, ale no na razie się bardzo ładnie bronimy. W razie czego to po prostu sobie dorzucam jednostki. O, Słowacja nam wypowiedziała wojnę, super. Dobra, co, Słowację tutaj mamy, Słowację mamy załatwioną, też tutaj buduję znowu twierdzę, żeby tam Ruscy nie wpijali. Oni bardzo ładnie tutaj tracą te jednostki, więc to mi się podoba. Z pieniędzmi nie mamy problemu, wręcz przeciwnie, nawet muszę inwestować, żeby inflacja tutaj nie rosła. A jak wiemy, Turcy lubią inflację. Ja bym tutaj troszeczkę ruszył, bo jakbyśmy tak ruszyli, to byśmy mogli tutaj nieźle zmniejszyć sobie front. Myślę, że całkiem nieźle sobie radzimy, że nie musimy ich tutaj aż tak już wypalać. A przede wszystkim trzeba pamiętać, że ja potrzebuję tylko kilku prowincji, a nie całej Rosji. Tutaj się staram robić sobie taką ścianę z jednostek. I teraz, kiedy wszystkie są na miejscu, możemy tutaj powoli ruszać. Tutaj też mógłbym trochę ruszyć. O, właśnie, coś w tym stylu. Tutaj mamy ładnie to zabezpieczone, okej. Okay. No i zależy nam teraz, żeby wejść na Krym. Dobra, i wchodzimy tutaj elegancko. I szczerze, to ja bym po prostu zrobił teraz tak, że to Morze Czarne to będzie nasz wewnętrzny taki basen. Więc moglibyśmy tutaj jeszcze kilka jednostek wysłać. O, coś w tym rodzaju. I w sumie jakbym chciał, to bym mógł dalej iść i tą Rosję zajmować, ale dobra, ale nie chcę. Bo nasz cel został, moi drodzy, tutaj zrealizowany, w sensie takim, że nawet sobie weźmiemy te tereny. W ogóle właśnie zobaczmy, ile możemy zabrać, bo jakby się dało tak dużo, to byłoby fajnie. Dobra, widzę, że tak dużo nie możemy, więc dobra, sobie odpuścimy może tą Ukrainę tutaj. O, ale coś takiego już jak najbardziej mi się podoba, więc wyślijmy takie, moi drodzy, żądania i się udało. Moi drodzy, możemy podjąć tutaj oczywiście decyzję, stwórz imperium, mamy 100%. Pokoju, aha, okej, okay, dobra, czyli z kimś prowadzimy z Portugalią, no dobra, Portugalia, weź sobie stąd idź. Dobra, na szczęście się udało. Stwórz Imperium Osmańskie. Potwierdzamy, Imperium Osmańskie, moi drodzy, mamy to. Nawet osiągnięcie na Steamie. Tylko szkoda, że flaga się nie zmieniła. O, ja bym widział Imperium Osmańskie bardziej o w takim, o, w takim kolorze, jak w tym. W Europce, uniwersali. Imperium Osmańskie, piękne, ładne, nieśmiertelne. Więc moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzy i subskrypcji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!